wyciągniemy za dupę, do tędy wyciągniemy po prostu przez dół. Bo tam wjeżdżać to nie ma co. Właśnie, bo to... No, to tam jest palec? Ale to jest to, co jest, nie? Tak. Ja myślę, że wiesz co, Przemek, wyciągniemy go po prostu tędy. Po tym drodzie i... Nie, wjeżdżać się będziemy, my tylko wyciągniemy tędy. Tam to ma już na dło, także to po prostu go przeciągniemy. No tędy, bo tu przeciągniemy. A to nie ma, nie nagrywam ciebie, żeby było jasność. Nie nagrywam was. Ale to materiał musi być. Nie no, przy takim to będzie oglądalne. No. Ja myślę, Przemek, że w stąd chyba to będzie najlepiej. Bo tutaj idzie to będzie od tamtej wieży. To tło, widzę. Ale miał sens między drzewami. Dajcie spokój, ja tu... Mnie serce boli, wiesz? Już spokojnie, Krzysiu. Ja wiem, spokojnie, że... spokojnie. A jak to wiesz? Spokojnie, proszę pana, spokojnie. Krzysiek, nie patrz. Najważniejsze, że się nic nie stało. Spokojnie. Wszystko jest w porządku, poradzimy. Wyciągniemy auto, to pana auto? Krzysiek, nie patrz. Panie Krzysiu, spokojnie. Wszystko jest okej. Pamiętaj, że zawsze jestem z tobą. W tych najcięższych chwilach nawet jestem z tobą. No, no i... Cieszę się, no ja też. Nie całuj mnie, Krzysiek. Pamiętaj, że jestem z tobą. W tych najcięższych chwilach. Nic się nie stało, spokojnie. Ja zapłacę za to, spokojnie. Aby go tutaj wyciągnąć, wiesz, a tu ma... Ale to już wynika tu tym razem, wiesz? Tak. Bo jak on ci się zabija, się tu już wynika, to nie, w tą stronę go możemy... To w tą stronę go... A ty nie masz kasy przy sobie, co? Czy masz? Czy trzeba jechać do bankomatu? Ja tyle nie mam. To przez 100 zł. No jak to ja nie kupiłeś ciuchy? Kurwa, bo wypadek? Ale nie, to ja ci oddam. Tylko chodzi mi o to, żeby zapłacić ludziom. Ja tylko 300 zł. Kurwa, ja portfela nie wziąłem. Dobra, jakoś tam poradziłem. Dobra, no okej. Okay. Zaraz się dogadamy. No. Tu wjechać? No tu wjechał? Tu nie wjedziemy. A czemu? Naweta jest ciężka, ona może wsiąść. O właśnie, może ona wsiąść. Ten worek musi trafić do auta. Nie może nikomu... Chodzi mi o to... Jak masz na imię? Wojtek. Wojtek, Wojtek, słuchaj. Ten worek to musi trafić z powrotem na szkolną. Bo tam są takie dokumenty, że muszą trafić na szkolną. No zrozum. Dajcie, pomóżcie nam. My wam zapłacimy. Tak, dokładnie, dobra, tylko wyrotaj. Co? Nie pierdolić. Krzysiek, ty się nie przejmuj tym. Spokojnie, ja zapłacę to. Bo ty patrzysz, się martwisz tym. Nie martw się. Krzysiek, nie martw się tym. Wojtek, Przemek! No to ile... Tyle mam straty przy siebie. Nie zdarzam się. Ale Krzysiek, nie płacz. Nie płacz. I dojechali. Tak pojechali i dojechali, no. Całe szczęście, że nie tak jak Łoś. No. Stało, co się stało, no i tyle. Dobrze, nie chądą. O kurwa. To być kurwa nie objedę. Dobra, zaraz będziemy radzić. No i fajnie. Czy on będzie wjeżdżać? Nie, on się ustawi tutaj, będziemy stąd go wyciągać. Tutaj z drogi i tędy między drzewami. Ciebie nie nagrywam. Nie ma problemu. On tu się ustawi, tak? Nie, nie, on się ustawi. Wjedzie tak, jak my wjechaliśmy. Nie, on tu wjeżdżać nie będzie. On stanie tu przy drodze i aż stąd będziemy go ciągnąć liną. Aż tędy między drzewami. Bo jak nie, to mamy jeszcze linki do dyskusji.
Damy radę. Krzyśku, najważniejsze jest to, że nic... Że całe. Że całe. No. Że ja. Tak, że nic się nie stało, bo tak. Jakby w drzewo uderzył, wtedy gorzej było. No, a tu to dwa. Człowiek, czy nikt to kurwa było. Kto jechał? Ja. Kierowców zawodowy. No. Ale nie szybko, szybko nie jechaliśmy. Szybko ja nie jechał. Mm. 70 minut to ponad godzina. Akurat tak jak tu przepis. No tak. Deszcz zaczął kropić. Wszystko trochę tak, no. Może tutaj nie podjedzie bliżej. Nie, to musimy stąd. On już wie co robić. Nie, tak, wiemy, trochę godzimy. Takie picie wódki. Hej, a może, ale ty już piłeś. Skutki picia wódki. No. No. Widzisz? No widzę. Widzisz? Teraz już pić nie będziesz. Będę cały czas. Co weekend. To czy im samochodem pojedziemy? Oni nas odwiozą. Spokojnie. Aby wyciągnęli to. Są dwie lawety. Thank you.